Dobry wieczór, dzień dobry, panie, panowie, chłopcy, dziewczęta. Przyszedł czas na taki film, gdzie generalnie wcześniej, wiadomo, można rozmawiać o różnych rzeczach, smutnych, wesołych. Trzeba czasem porozmawiać o czymś poważnym. Nie, nie można tylko cały czas, jak to się mówi, tupcyć fleków albo robić się zabozna. Trzeba też poruszyć jakieś tematy takie trochę bardziej poważne, a ja obiecałem wam, że będę wam, teraz już nie jestem technologicznie zacofany, że będę wam opowiadał o Bytomiu, o Śląsku w ogóle. Niektórych z was, wiem, to ciekawi. Niektórzy z was, dla niektórych z was Śląsk jest czymś odległym, w sensie geograficznym, jak i kulturowym. Niektórzy z was na Śląsku żyją, może na Śląsku nawet się urodzili, ze Śląska pochodzą, ale może niektórych z tych rzeczy, o których będę mówił, nie wiedzą i może się czegoś interesującego ode mnie dowiedzą. Także może warto na pewno warto posłuchać, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Chciałem tak generalnie, chciałem o Śląsku, o Górnym Śląsku, bo o tym Śląsku tutaj opowiadam, bo z tego miejsca pochodzę. Chciałem tak o Bytomiu, o moim mieście rodzinnym, Bytomiu na Górnym Śląsku, na wschodnim Górnym Śląsku, mieście bardzo, bardzo szczególnym pod wieloma względami, ewenemencie na skalę europejską, choćby z tego względu, że było to jedno z nielicznych, może nawet jedyne miasto w Europie, które z trzech stron, jeżeli byśmy powiedzieli, że miasto jest kwadratem, to z trzech stron było otoczone granicą obcego państwa, czyli Polski przed 45. No 45 nie, no potem wiadomo, Niemcy zajęli cały Górny Śląsk, w sensie zajęli polską część też Górnego Śląska, ale przed wojną po prostu mieście otoczonym z trzech stron polską granicą, którego zresztą jedna z dzielnic, Łagiewniki, znajdowała się po stronie polskiej. Tak, i właśnie z czego Bytom słynie obecnie? No, był wybrany jako najmilsze miasto Polski. Tu ja w tym miałem też dość spory udział, wielu widzów zagłosowało. Na ile to miasto jest miłe i przyjazne, no można się przekonać przyjeżdżając tu. Niestety jesteśmy dotknięci w dużej mierze patologią, która wynika z braku pracy, bo Bytom, nie wiem dokładnie jaki w tym momencie jest wskaźnik bezrobocia, ale o ile pamiętam, jeszcze niedawno wahało się w granicach 20%, czyli to jest bezrobocie bardzo duże, jest to bezrobocie czołowe na całą Polskę, a i pewnie w całej Europie ciężko takie znaleźć. No cóż, oprócz tego Bytom też słynie z tego, że już nawet Al Jazeera o tym robiła materiał, czyli coś musi być na rzeczy. Bytom jest bodaj najszybciej, na pewno jest najszybciej wyludniającym się miejscem w Polsce, miastem, a też całkiem możliwe, że jest najszybciej wyludniającym się miastem w Europie, bo Bytom jeszcze jakieś, nie powiem teraz wam konkretnych danych, ale myślę, że nie dalej jak, no może w latach 90. jeszcze Bytom, no szczytowy w każdym razie, w szczytowym okresie Bytom miał około 200 tysięcy ludzi, no liczę jeszcze z Radziąkowem, kiedy Radziąków był częścią Bytomia, ale i potem to była naprawdę liczba mniej więcej 185 tysięcy ludzi jeszcze jakieś 15 może 18 lat temu. W tym momencie, z tego co słyszałem od zaprzyjaźnionych źródeł, to jest 152 tysiące, czyli jak możecie sobie wyliczyć, to jest wszystko do sprawdzenia. No ja tutaj nie chcę teraz mi się włazić na internety, a nie robiłem researchu, bo tak to kręcę spontanicznie. Mówię z tego, co wiem. To wszystko jest do sprawdzenia. Także tak to wygląda. Także sprawa jest no nieciekawa. No a generalnie jak chodzi o miasto, nie można powiedzieć, bo w mieście coś się dzieje. Od jakiegoś czasu jest remontowane coraz więcej kamienic, coraz więcej budynków. W ogóle bardzo ładnie. Poczta została nasza odnowiona. No ale generalnie miasto jest, no nie kojarzy się dobrze, nie kojarzy się dobrze. No ale nie zawsze tak było, nie zawsze tak było. Musicie wiedzieć, że cofnąć się wystarczy o lat, powiedzmy, no cofnijmy się te 150. W sumie Bytom wtedy, można było powiedzieć, że był w podobnej sytuacji jak teraz. To w sumie się gryzie z tym, co powiedziałem, bo powiedziałem, że nie zawsze tak było. Ale do czego zmierzam? Bytom był, kiedy znajdował się jeszcze w granicach Niemiec, bo myślę, że ludzie, którzy są z Bytomia, są tego świadomi, ale może ci, którzy nie pochodzą ze Śląska albo z Bytomia, tego może jakimś sposobem nie wiedzą, także ja wam powiem, że Bytom do 1945 roku znajdował się w granicach Niemiec.
po 21 roku, po plebiscytach, bo jak wiecie, były trzy powstania śląskie w roku 19, 20 i 21 i po tym trzecim, ostatnim powstaniu zwycięskim, którego przywódcą był Wojciech Korfanty, w miastach Górnego Śląska odbyły się plebiscyty. I wskutek tych plebiscytów na przykład Katowice znalazły się w granicach Polski, Chorzów znalazł się w granicach Polski, Półzabrze znalazły się w granicach Polski, a Bytom bodaj mniej więcej 60 kilkoma procentami głosów, o ile się nie mylę, coś mniej więcej tego, pozostał w granicach Niemiec. Wtedy była wielka uroczystość w 21 roku, transparenty wielkie wisiały, wojsko niemieckie przemaszerowywało, było przemówienie na rynku, ludzie włazili na dachy, na słupy, na lampy. Wielka to była uroczystość wtedy. No. Ale wracając do tematu, Bytom tak jeszcze na początku XIX wieku to było miasto bardzo takie, wiadomo, leżące na krańcach, na wschodnich krańcach Rzeszy Niemieckiej, prawda, na wschodnich krańcach kultury, cytując dzieło pana Andrzeja Sapkowskiego, na krańcach kultury, za którymi nie było już nic, tylko Polska i Litwa. Nie no, tutaj oczywiście śmieję się, nie oczerniam tutaj Polski jako miejsce słynące z braku kultury, bo wiemy, że Polska na arenie europejskiej jest państwem o dużej, bogatej kulturze. Ale do czego zmierzam? Było miastem krańcowym Rzeszy. No, znajdowało się na samym wschodzie, na wschodzie Górnego Śląska, na wschodzie Rzeszy, na samym styku, na granicy z Polską. Było miastem, no nie był miastem, porównując do standardów polskich, wtedy tamtych, no generalnie był miastem bardzo bogatym. Był miastem, patrząc z perspektywy wtedy polskiej, był miastem niesamowicie bogatym i atrakcyjnym, ale patrząc z perspektywy niemieckiej, był miastem peryferyjnym, biednym, no i nieinteresującym. Generalnie nie mało atrakcyjnym do ludzi, czy jakichś inwestycji i tak dalej. No i co się stało? W 1882 roku nad burmistrzem Bytoma został pan Georg Brüning. Georg Brüning, od razu mówię, że jest to przynajmniej według mnie, ale nie tylko według mnie, najlepszy, najbardziej znamienity i najbardziej, jakby to powiedzieć, najbardziej znaczący gospodarz dla Bytomia i gospodarz, generalnie człowiek, który najwięcej dla Bytomia przez całą jego historię zrobił. Tak mi się wydaje. W tej historii takiej, no powiedzmy, nie mówię już tu o średniowieczu i tak dalej, tej takiej nowszej, powiedzmy, ostatnie 150 lat. To jest właśnie pan Georg Brüning, który nie był bytomianinem, nie był Ślązakiem, był Niemcem, pochodził z wsi Bolcar bodaj, gdzieś w Westfalii w każdym razie pochodził, tam się wyedukował, tam pokończył studia, no i został w 1882 roku burmistrzem Bytomia, w 1992 roku został nadburmistrzem, wtedy jeszcze była taka funkcja jak nadburmistrz, no i wziął się do roboty. Wziął się do roboty, jeszcze była taka tragiczna sytuacja w jego życiu, w międzyczasie, że zmarł jeden z jego synów, no i to taka wielka tragedia, która go dotknęła, spowodowała, że on zakasał rękawy i wziął się do roboty. Wziął się po prostu za Bytom i za cel sobie postanowił z Bytomia zrobić, no, można użyć słowa metropolię. No i tak z miasta peryferyjnego, generalnie miasta na wschodzie Rzeszy, Bytom stał się perłą górnośląską, perłą i jednym z bogatszych miast niemieckiego wschodu. Za kadencji pana nadburmistrza Georga Brüninga, tutaj między innymi, cała elektryka była pociągnięta, powstała kupa brukowanych dróg, powstał teatr miejski bytomski, to jest dzisiejsza Opera Śląska, powstało dzisiejsze Liceum numer 4, wtedy Szkoła Realna, powstała oczyszczalnia ścieków. Pierwsza w Bytomiu powstała pierwsza oczyszczalnia chemiczna ścieków w Niemczech. Tak samo elektryczne oświetlenie ulic było u nas szybciej niż w niektórych miastach na zachodzie Niemiec. Także jak widać, wtedy Bytom w błyskawicznym tempie nadgonił, dosłownie w kilkanaście lat nadgonił ten poziom cywilizacyjny, a można nawet powiedzieć, że pod wieloma względami właśnie jak ta oczyszczalnia, czy te lampy, czy to oświetlenie, ja teraz bodaj mówię, czy gazowe, czy elektryczne? Teraz nie wiem, bo raczej gazowe. W każdym razie było szybciej tutaj,
szybciej ta inwencja tutaj poszła nawet niż w zachodnich Niemczech. No na tamten moment już do ziem polskich tego nie ma nawet co porównywać, no bo to jest generalnie, bo to jest generalnie przepaść. Tutaj to jest taki mały przytyczek w nas do tych nieślązaków, którym Śląsk się kojarzy z dzisiejszym obrazem, czyli bidą i zamkniętymi kopalniami i brudnymi dzieci dziubiącymi patykami w kałuży. Także wtedy to my tutaj byliśmy w tym miejscu w środku Europy, to my tutaj promienieliśmy cywilizacją i tutaj był jeden z największych, najnowocześniejszych przemysłów ówczesnej Europy. Ale to czasy minione, które już niestety przeminęły. No i tak to było. Od 92 roku pełnił funkcję nadburmistrza, ustąpił z tej funkcji w roku 19, czyli można łatwo policzyć, że był burmistrzem od 82, czyli 18, no kupę czasu. Nie, z tego, no, nadburmistrzem było od 92, czyli 8, 19, 27 lat. 27 lat nadburmistrzowania, bardzo długa kadencja, także w 19 roku jako już starszy pan, staruszek ustąpił z tej funkcji i bytomianie, zafundowaliśmy mu wtedy, ja tak mówię dumnie, no ale jako bytomianin myślę, że mam prawo tak powiedzieć, zafundowali mu bytomianie willę, budynek, który nazywa się Villa Bruninga. Jeszcze do pewnego, jeszcze nie tak dawno była tam siedziba WKU. To jest taki budynek z pięknej klinkierowej cegły, z wielkim herbem Bytomia na froncie, łacińskim napisem Salve. Na wejściu niedaleko szkoły Piątki, która też była imienia pana Georga Bruninga. Dzisiejsza szkoła podstawowa numer 5, na której jeszcze widnieje napis Bezirksschule 5. Ja do tej szkoły zresztą chodziłem, tak samo jak moja mama, tak samo jak moi dziadkowie. Nie, bo dziadek do tej szkoły łaził. No i był po prostu takim dobrym gospodarzem, że bytomianie zafundowali mu takie miejsce zamieszkania. Wybudowana została ta willa. On się tam wprowadził z dziećmi, z żoną i tam sobie starości swoje, prawda, doczekiwał. Znaczy doczekiwał, już był stary. Tam sobie po prostu zasłużony odpoczynek. Tam sobie spędzał. Umarł bodaj w 37 roku, także miał szczęście, nie dożył jeszcze tych czasów takich w 37, czy teraz, kurde, w 32? Nie wiem, to jest do sprawdzenia. Wpiszę w Google i wam napiszę. W każdym razie nie doczekał tych podłych czasów prześladowania Żydów, Polaków i tak dalej, no. No i co dalej, Rostuj Mili się działo. 39 rok, wybucha wojna. Mężczyźni w wieku poborowym z Bytomia idą do Wehrmachtu. Nierzadko potem dezerterują, uciekają na zachodzie do armii Andersa. No, historia tak się tutaj toczyła. Wojna Bytomia nie dotyka w ogóle, bo tutaj żadne działania, tutaj, no wiadomo, front tutaj nie dochodzi. Dopiero kiedy dochodzi do mitycznego wyzwolenia w 1945 roku, no to wtedy wojna dotyka Bytom, można powiedzieć. No w 1945 roku co się działo, to polecam książkę pana Józefa Bonczola, która bodaj nazywa się Reżim Stalinowski. Kurde, żeby mnie przekręcił. Coś w klimatach Reżim Stalinowski na ziemi bytomskiej w latach 45-50. Coś takiego. Ja wam napiszę pełny tytuł tej książki, warto ją przeczytać, chociaż to są głównie takie dane statystyczno-surowe, ale to daje jakiś taki podgląd, jak to wyglądało. No a jak wyglądała wyzwoleńcza armia radziecka, jak wyglądało jej działanie na Górnym Śląsku, no to wiadomo. No, w Bytomiu spalono kupę kamienic na rynku, zburzono ratusz, który tam stał od kilkuset lat i wszystkie kamienice przy nim, to zostało zrównane z ziemią. Z tego co wiem, ratusz palił się 2 dni. Potem się zawalił, wszystko zostało wyburzone, uprzątnięte i rynek wtedy powiększył się prawie dwukrotnie. Także wyzwolono nas wtedy z ratusza i z zabytkowej architektury. No, no wiadomo, wyrzucanie bytomian, zaczęły się wtedy wypędzenia. W 1945 roku dużo bytomian zostało wypędzonych do Niemiec. Ci, którzy mówili po polsku, no po śląsku, wiadomo, mieli o tyle łatwiej, że niektórym udało się podpisać lojalkę i dostać obywatelstwo polskie i tu zostać. No wiadomo, oni wtedy nie mieli łatwo. W 1945 roku przyjechali tutaj dużo ludzi ze wschodu, z dawnych granic Rzeczypospolitej, ze Lwowa.
Między innymi też potem zaczęli napływać tutaj ludzie z Polski, z centralnej Polski do pracy, wiadomo, do kopalń, no. No i to jest, po 1945 roku to jest ten moment, kiedy Bytom się, można powiedzieć, zaczyna kończyć, no. Rabunkowa gospodarka generalnie prowadzona za komuny Bytom doprowadza do tego, że tutaj są szkody górnicze na skalę niesamowitą, zawalają się domy, no nikt o to nie dba, nikt z tym nic nie robi. Wydobywanie węgla na tak zwany zawał, czyli jak się wydobędzie węgiel, to potem tego się nie wypełnia takim rozrobionym piaskiem i wodą, żeby to ładnie uszczelniło, tylko jak się zawali i jak leży, tak to zostaje. Tam są wielkie wyrwy, szpary, potem tąpie, ludziom spadają z bifeja szolki na zol. No i tak to wygląda, no. Potem, wiadomo, zakłady, wszystkie tutaj pracy zostają stopniowo zamykane. W Bytomiu było kopalń 7, w tym momencie jest jeszcze prawie że jedna. Bezrobocie, z bezrobocia rodzi się patologia, no i mamy taki Bytom, jaki mamy dzisiaj, no. Generalnie historia jest to bardzo smutna dla mnie jako bytomianina i myślę też dla wielu bytomian, jak to perła Górnego Śląska zamieniła się w miasto, no. W miasto, no, nieciekawe w tym momencie, nieatrakcyjne na pewno do ludzi. Nie słyszałem jeszcze, żeby się ktoś wprowadził do Bytomia. Za to słyszałem o kilkunastu tysiącach ludzi, którzy z Bytomia w krótkim okresie czasu odpłynęli. No. I to takie hashtag gorzkie żale. I no i tak to wygląda, no i co zrobić? Bytom nie jest tutaj jakimś wyjątkiem, bo wiadomo, że ta historia dotknęła wiele miast na Górnym Śląsku. Już nie wspomnę o tym, że po 1945 roku oprócz wywożonych ludzi ze Śląska, tutaj z Bytomia, zdarzały się takie sytuacje, że górników z rozbarku przepędzono pieszo do Donbasu, do kopalń, gdzie większość z nich umarła po drodze. No wiadomo, warto sobie odwiedzić Muzeum Wypędzeń w Radziąkowie na Starym Dworcu. Muzeum Wypędzeń na Starej Banie, jak to wyglądało, jak wywozili ludzi masowo na wschód do kopalń, do roboty. Ci ludzie przeważnie nie wracali. No historia tragiczna. Tak samo tragiczna jest, żeby nie było, że ja tu jestem i że ja tu patrzę jakoś z jednej perspektywy. Otóż nie. Ja mam akurat to szczęście, że ja patrzę z perspektywy w miarę obiektywnej, bo mam też od strony matki prababkę ze wschodu, ze Lwowa, która wskutek sytuacji, jaka była po 1945 roku, stamtąd musiała uciekać i tak się stało, że znalazła się tutaj, także potrafię mieć jakiś taki obiektywny ogląd na to, a nie tylko z perspektywy śląskiej, bytomskiej, ale ani nie tylko z perspektywy tej, powiedzmy, polskiej, nie śląskiej. No. No i cóż, i taki mały wycinek z historii Bytomia. Mam nadzieję, że was coś z tego zainteresowało. No wiem, że jest tam mimo wszystko z wielu z was, których ta historia tutaj śląska Bytomia interesuje i chcę, żeby wam to opowiadać. Ja nie jestem żadnym specjalistą, broń Panie Boże, i proszę mnie za takiego nie uważać. Ja tylko opowiadam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Jakąś tam wiedzę o Górnym Śląsku mam, trochę wiedzy książkowej, może nawet więcej, jak trochę udało mi się przyswoić. Mam też taki troszkę mam tej wiedzy praktycznej, w sensie, no, tu się urodziłem i całe życie tutaj spędziłem, także troszkę wiem, jak to tutaj wygląda i trochę naszą tutaj historię śląską, bytomską znam. Ale proszę mnie traktować jako 100% potwierdzone źródło informacji. Od tego macie mądrzejszych ode mnie, od tego macie książki mądrych, światłych profesorów i tak dalej. Ja mówię, jak to wygląda z perspektywy, jak to wygląda dla Niklausa, synka z Bytomia, co robi na YouTubie filmy. No. Także dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Bardzo jestem ciekaw, oczywiście szkrobnijcie ten jakiś koment, wasza opinia na ten temat. Jeżeli pochodzicie ze śląskich miast, a nie tylko, w ogóle, czy takie historie może też podobne, prawda, wzlotów i upadków miały też miejsce gdzieś na waszych ziemiach. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie. Bardzo też miło widziany ściuk, żeby to poszło do jak największej liczby ludzi, no.
I dziękuję. I dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w niejednym takim filmie, że będę mógł wam poopowiadać, bo bardzo lubię. Bardzo lubię wam opowiadać i bardzo lubię, bardzo mnie cieszy, jeżeli ktoś się może czegoś ode mnie dowiedzieć. Nie przedłużam. Pysk.